Baśniowa kraina braci Grimm. Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsala Grimm. Ho, ho! Gotowi na nowe przygody? Oczywiście! Wierny Jan. Co u licha? Jak się tu dostaliście? Chyba nie jesteście szpiegami, co? Szpiegami? Nie, nie jesteśmy szpiegami. Tylko podróżnikami. Jestem Jojo. Największy w świecie poszukiwacz przygód od czasów, cóż, wszechczasów. Pozwól, że ja się teraz przedstawię. Koko, doktor Koko. Uczony, filozof i wirtuoz gry na... Tak, wystarczy, Koko. A ty, kim jesteś i dlaczego wziąłeś nas za szpiegów? Cóż, myślałem, że przysłał was król Gronald. Jestem Jan, wierny sługa króla Mikołaja. Kto to jest Gronald? To król, do którego płyniemy, ja i mój pan. A właściwie to nie jest cała prawda. Płyniemy do jego córki. Chwileczkę. Twój król jest z tobą na pokładzie? Tak. To czemu na maszcie macie flagę kupiecką, a nie królewską banderę? Tak, wierzcie lub nie, król Mikołaj chce uchodzić za zwykłego kupca. Hej. O, żeglarze, niech wichry miłości gnają mnie wprost do Aurelii pięknej. A któż to taki? To on, król Mikołaj, nie jest zupełnie szalony, chociaż niewiele mu brakuje. Jest zakochany. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec Mikołaja, król Henryk, opuścił ten świat. Chodźcie pod pokład, tam wszystko wam opowiem. Uważajcie na schody! Przez całe życie służyłem królowi tak wiernie, że w końcu zaczęto mnie nazywać... Wiernym Janem. Właśnie tak. Król Henryk przeczuwał, że niedługo umrze i obawiał się o przyszłość swego syna. Obiecałem mu, że gdy książę Mikołaj odziedziczy królestwo po ojcu, postaram się ustrzec go przed poważnym niebezpieczeństwem. Przed smokiem, trzygłowym wężem? Już wiem, przed czarownicą o sześciu rękach. Nie. Chodziło o obraz. O jaki obraz? O portret córki Gronalda, pięknej księżniczki Aurelii. Król Henryk wiedział, że ten obraz przyniesie księciu same kłopoty. I na pewno im bardziej mu tego zabraniałeś, tym bardziej chciał zobaczyć ten obraz. Widzę, że miałeś sporo do czynienia z dziećmi. Tak, chyba masz rację. Ona jest nadzwyczajnie... piękna, zachwycająca. Tak, ale nie dla niego, obawiam się. Dlaczego? Król Gronald nikogo do niej nie dopuszcza. A już na pewno nie syna największego wroga. Jeśli ich ojcowie będzie wrogami... To książę Mikołaj pakuje się w niezłe kłopoty. Co ja poradzę? On nie chce mnie słuchać, a co najgorsze, zamierza udawać handlarza srebrem. I co? Gronald nie potrzebuje srebra. Jego kraj nazywają Złotym Królestwem. Czekajcie, mam pomysł. Śpiewam dla pięknej Aurelii. Przez oceany żegluję do... Ziemia! Piękna księżniczko, przybywam do ciebie! No i mamy handlarza złotem. Świetnie, Koko, świetnie! Dziękuję! To będzie odpowiedni prezent dla księżniczki Aurelii. Świetnie, ruszajmy! A jeszcze jedno! I
co ja, nie? Spodobam się pięknej księżniczce Aurelii? O, kto to? Nowi pasażerowie? Jestem Jojo, największy... Wasza wysokość, jesteśmy asystentami twojego wiernego sługi Jana. Miło was poznać. Naprzód, drużyno. Pamiętajcie, jesteśmy kupcami. Wasza wysokość, lira. Dalej nie wejdziecie. Król nie chce widzieć żadnych kupców. Czyżby? Jesteś pewien? Tak, całkowicie. Nie. Złoto? No może w drodze wyjątku. Pozwólcie za mną, panowie. Chwileczkę. Sprawdzę tylko, czy księżniczka zaszczyci nas swoją obecnością. Jego królewska mość, król Gronald, jego córka, księżniczka Aurelia, oczekują was niecierpliwie. Przybyli handlarze złotem, mój panie. Podejdź bliżej, kupcze. Czy myśmy się już wcześniej nie spotkali? Och, jakie to piękne. Na statku mam tego o wiele więcej. Może pójdziesz ze mną, pani, i sama obejrzysz. Wyładunek złota zająłby mi miesiąc. Tak, proszę, ojcze, mogę? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo mogą cię porwać albo zażądać okupu. To na pewno niezwykle cenny ładunek, ojcze. Sądząc po tych drobiazgach, które mi podarowali. No, dobrze, jak chcesz, ale dam ci eskortę. Ty pójdziesz z nimi. Och, nie do wiary, czy jaśnie? Och, jakie to piękne, jakie cudowne. To zawsze działa. Kobiety uwielbiają błyskotki. Koko. Och, jakie piękne wyroby. Tak, kupuję wszystkie. Rozpoczynajcie wyładunek szybko. Jak sobie życzysz, pani. Czas na naszą akcję. Jesteś pewien, że powinniśmy... Przestań, Koko, chodź. Jak się go pozbyliście? To nie my. Aurelia go odesłała. Ona chyba wie, co robi. Gdzie ja widziałem twarz tego młodego kupca? Nie mogę sobie przypomnieć. Czy mogę się na chwilę oddalić, pani? Tak, oczywiście. Dlaczego moi tragarze jeszcze się nie pojawili? Oho! Ha! Co to wszystko ma znaczyć? Skąd się wziął na tym statku mój portret? Zaraz, księżniczko, wytłumaczę ci. Ratunku, pomocy! No dobrze, posłuchaj. Nie jestem kupcem. Jestem król Mikołaj. Ty? Jesteś synem największego wroga mojego ojca? Tylko tak mogłem cię zobaczyć. Przebyłeś taką drogę tylko po to, by mnie zobaczyć? Tak, i nie zamierzam cię tu więzić. Jedynym niewolnikiem jest moje zniewolone serce. I powiem coś jeszcze. Gdy odejdziesz, moje życie utraci sens. Utopię się tu i teraz. Odpowiedni koniec życia dla porywacza. Jeśli tego chcesz, niech tak będzie. Nie! Jeśli skoczysz, wtedy dwa serca, nie jedno, spoczną na zawsze w głębinie. Jak to dwa? Nie tylko twoje serce zostało zniewolone. Gdziekolwiek pójdziesz, moje serce będzie z tobą. Więc... uciekniesz ze mną? Żeby stać się pożywieniem dla rekinów? Chyba lepiej będzie, jeśli zostanę twoją królową, nie sądzisz? Cóż to znowu? Znam tę banderę.
To król Mikołaj! Czy mamy ostrzelać statek? Nie, ty beznadziejny głupcze! Na pokładzie jest moja córka! Co ja mam teraz zrobić? Może czarnoksiężnik? Sprowadź nadwornego czarnoksiężnika! Ale już! Ach! Cóż, niech się szczęściem cieszą, niech im sprzyja wiatr, niech ich nigdy więcej już nie rozczaruje świat, nie rozczaruje świat. Okrutny król się zawziął i rozkazał, by musieli wiele cierpieć, poznali co to łzy, gdy smutne przyjdą dni. Hej! Patrz, dokąd lecisz, Gizelo! Przestań już skrzeczeć, Gertrudo! Od tego boli mnie głowa! Ach, ta twoja głowa! Doprawdy, nie mogę już tego słuchać! Hej, patrz, nasz obiad! Gdzie? Gdzie? Wcale nie wzywałem księgi, a ty, Koko? Nie, i kiedy to naszej księdze wyrosły pazury? Nie wpadaj na mnie, ty ślepoto! A, wybacz, moja droga, myślałam, że to drzewo. Długo jeszcze będziemy lecieć? Skąd mam wiedzieć? Nic nie widzimy nawet w dzień, a co dopiero w nocy? Za wysoko! Tak nigdy nie wylądujecie! Jeszcze za wysoko! Niżej! 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 Mów, czy znasz jakąś klątwę, którą można na nich rzucić? Ja? Oczywiście! Znam trzy klątwy, które mogę rzucić na Mikołaja. Pierwsza, gdy dopłynie do portu, przyprowadzą mu białego konia, tak! A kiedy go dosiądzie, bestia porwie go w najciemniejszy zakamarek piekła! Najciemniejszy zakamarek. Najciemniejszy zakamarek piekła, to mi się podoba. Mów, mów dalej. A jeśli ktokolwiek będzie chciał go ostrzec przed niebezpieczeństwem, to sam zamieni się w kamień. Od stóp do kolan. A jeśli ta klątwa nie wystarczy, to mam w zanadrzu drugą niespodziankę. Piękną, weselną koszulę. Mikołaj znajdzie ją w swojej komnacie, a kiedy ją włoży na siebie, przepali mu ciało aż do kości. Kula zrobiona z siarki i ze smoły. Przepali aż do kości. Doskonale. Mów dalej, mów dalej. Jeśli ktoś ostrzeże go przed tą klątwą, zamieni się w kamień od kolan aż do piersi. Doskonale, wspaniale. Ale chciałbym jeszcze usłyszeć o trzecim zaklęciu. Do usług, mój najjaśniejszy panie. Nieszczęsny Mikołaj, kiedy napije się z tego pucharu, natychmiast całe jego królestwo stanie w płomieniach. O, uwielbiam fajerwerki. A gdy ktoś ostrzeże go przed tym zaklęciem, natychmiast zamieni się w kamień od piersi aż po sam czubek głowy. To bandycki napad. Raczej porwanie, Gertrudo. Nie mam pojęcia, dokąd lecę. To akurat nic nowego. Spokojnie, drogie panie, z nami nic wam nie grozi. A teraz do statku, lecimy, cała naprzód. I połamania piór w ogonie. Połamania piór w ogonie? Co to miało znaczyć? Życzyłem im powodzenia, to takie ptasie przysłowie. Czasami mi się zdaje, że sam wymyślasz te przysłowia. Mamy wiadomość. Dobrą i... I złą. Dobra to ta, że słyszeliśmy, co planuje Gronald. A zła to ta, że w żaden sposób nie możemy ostrzec Mikołaja.
O, jaki wspaniały wierzchowiec. Oszalałeś? Dlaczego to zrobiłeś? Och, biedne zwierzę. Nie rozumiem, co mu przyszło do głowy. Spójrz, jaka piękna koszula. Zobacz, Aurelio, jaki materiał. Zaraz ją przymierzę. Przepraszam, miłościwy panie, ale ta koszula chyba... Cii, bo zamienisz się w kamień. Janie, co ty robisz? No. Od powrotu do domu bardzo dziwnie się zachowuje. Od dziś, najdroższa, to będzie twoja komnata. Wspaniały widok roztacza się z okna. Miłościwy panie, król Gronald zawinął właśnie do portu. Król Gronald? Musisz postawić armię w stan gotowości. Spokojnie, księżniczko. Nawet on mi cię nie odbierze. Jak liczną ma flotę? Czy jest uzbrojony? Ile ma armat? Nie. Jest nieuzbrojony. I mówi, że przybywa w celach pokojowych. To znaczy, chce być obecny na weselu swojej ukochanej córki. Wołajcie szefa kuchni. To naprawdę świetna wiadomość. Powiedz, jakie dania lubi twój ojciec? O! Królu Gronaldzie, to dla mnie honor powitać cię tu. O, to dla ciebie. W moim kraju jest dawny zwyczaj, który nakazuje, by pan młody wypił zdrowie swej narzeczonej z tego pucharu, by przypieczętować małżeństwo. Dziękuję. Napełnię go najlepszym winem z moich piwnic. To ten puchar, ten, który widzieliśmy. Trzecia klątwa. Nie pozwolę, by się wypełniła. Za nas, moja piękna małżonko Aurelio. I za szczęśliwe pojednanie obu królestw. Na wieczne czasy. Chyba raczej za koniec twojego królestwa. Jak możesz pozwolić, by twój sługa znieważał mnie w twoim domu w dniu ślubu mojej córki? Nie, proszę, wybacz mi. Tego czynu nic nie usprawiedliwia. Mój sługa będzie ukarany, zapewniam. Janie, nie mam wyboru. Ten akt zniewagi musi być ukarany śmiercią. Czekaj, królu! Chcemy ci o czymś powiedzieć. Nawet gdybyśmy się mieli zamienić w kamienie. Nie, nie pozwolę na to. Zbyt wiele zła już się wydarzyło. Miłościwy panie, pozwól mi coś powiedzieć, zanim wyrok zostanie wykonany. Przez cały czas próbowałem ocalić cię przed klątwą rzuconą przez króla Gronalda. Ten koń w porcie, gdybyś go dosiadł, bestia porwałaby cię w najciemniejsze zakątki piekła, a koszula wesela przepaliłaby ci ciało do kości. I na koniec ten puchar od Gronalda nie był wcale darem pokoju. Gdybyś z niego wypił, całe twoje królestwo spłonęłoby, mój szlachetny i miłościwy królu. Nie! Mój najwierniejszy sługa, co ja zrobiłem? Nie miałem do ciebie dość zaufania, Janie. Jest jeden sposób, by zdjąć tę klątwę. Ale jak? Powiedz mi, Janie, powiedz. Musisz oddać swe królestwo, zamek, koronę i berło pierwszej osobie, którą spotkasz jutro rano, gdy kogut zapieje na zamkowym dziedzińcu. Czy wtedy będziesz ocalony? Tak. I jeszcze jeden warunek. Zrobię wszystko. Tylko powiedz. Musisz na zawsze rozstać się ze swoją żoną. Gdyby nie twój wierny sługa Jan, nie mielibyśmy nawet tych kilku szczęśliwych chwil, które razem przeżyliśmy. Muszę to zrobić, najdroższa. Dla mojego wiernego sługi. Dziękuję. Powiedz, żeby powóz podjechał. Zejdę za chwilę. Ach!
A dokąd to się wybierasz, Aurelio? Nie mam ci nic do powiedzenia, ojcze. Proszę, zejdź mi z drogi. To historyczny dzień, córko. O świcie odziedziczę całe królestwo Mikołaja i wreszcie dokonam zemsty na jego ojcu. Zemsta! Ha! Zemsta! Tylko wciąż o tym myślisz. A co ze mną i z Mikołajem? Co z naszym szczęściem? Brednie! Posłuszeństwo wobec ojca to twój obowiązek. Jesteś moją córką i pamiętaj, masz być świadkiem mojego jutrzejszego triumfu. No, szybciej, szybciej, piej wreszcie, durny ptaku, piej! A co? To ty, Gronaldzie? To wszystko jest moje! Podobnie jak reszta twojego królestwa. Nie wiem, czy tym razem wszystko dobrze się skończy. Na pomoc! Słyszałeś? Co to? Wypuśćcie mnie! To tam, za drzwiami! Halo? Jest tam kto? Gdzie on jest? Gdzie jest ten, który nazywa się moim ojcem? Już za późno, przechytrzył nas. Nieprawda, mam pomysł. Chodźcie! Nareszcie, moja zemsta się dokonała. A teraz jako nowy władca tego królestwa zamierzam wszystkich was wtrącić do lochu. Och, przestań, ojcze. Nie nadajesz się na władcę jednego państwa, a co dopiero dwóch? Co? Nie nadaje się? Jak to? A te wszystkie genialne klątwy? Dziki koń? Ognista koszula? I płonący puchar? A najlepsze było to, że nikt nie mógł o tym mówić, jeśli nie chciał cały zamienić się w kamień. Co to? Co to? Zamieniam się w kamień? Nie, proszę! Nie! Zgubiła go własna klątwa. No to mamy odpowiednie zakończenie. Twoje poświęcenie, szlachetny królu, zdejmuje ze mnie klątwę Gronalda. To królestwo jest twoje, panie, a wasza miłość zatriumfowała. Janie, mój najwierniejszy sługo. Słuchajcie, przyjaciele, ta historia jest godna pieśni. Chodźcie z nami do zamku, gdzie król nam zaśpiewa. Dobrze, mój drogi? Dla ciebie, ukochana, wszystko. O nie! Nie idziecie z nami? Kto? My? To dla nas wielki zaszczyt, pani, ale... Wzywają nas bardzo pilne obowiązki. Tak jest. Wiecie, jak to jest. My, handlarze, zawsze w drodze. Do widzenia. Dziękujemy. Simsa! Simsala! Simsala Grim! A królewska para żyła długo i szczęśliwie.